dzień na wyprawę. Zanęta, prosta, profesa, pikantna czekolada, jest niedużo, więc dodam do tego jeszcze trapera Federa, do tego potem jeszcze idzie Scopex, tak żeby zapach dodać, mam kulki Scopexa, więc będę trochę mieszać i do tego jeszcze idzie biały robak, czy kolorowy, oczywiście nieżywy. No i zobaczę, jak to będzie chodzić, bo jeszcze potem może dodam grubsze frakcje kukurydzy, ale to wyjdzie w praniu. No i do zanęty na traktor i robale i bon appetit. Tak, dobra zanęta, panie ślimak. Pelecik, sorry. Dobre. Bufet zamknięty. Zostawiłem mu trochę. Może karma wróci w rybkach. No, Jacksona zarzucimy sobie na dwie kukurydzy. Czy tak bardziej na spokojno. Bardziej na lewo. No, a Mistrala na poczwarkę. Nie, na popapa. Vanilla Scopex. Czyli to, co mam w zanęcie. Na razie 8 rybek w tym sezonie. Słabo. Cisza i spokój. Mam nadzieję, że to jest cisza przed burzą i zaraz capnie, zaraz mnie wykręci. Nagramy. Może jedyna rybka dzisiaj. Papa. A no i oczywiście. 9. ryba tego sezonu. Mamy. Coś mamy. Uuu, jaka płoteczko. Płotka, płotka. A nie, leszczyk. Rzeczywiście.
Na czerwonego co chwilę jeszcze. Oj, 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 oj. U, szybka. 11. Sobie trochę paletu, cyk i po smacznego. Ale łypka to łypka. 13. O, teraz będzie grubo. Jezu, biedna malutka. I drzwi. Kompon coś złapał. Coś fajniejszego. Słoneczko wyszło. Psst. Słyszałem, że jeśli zostawisz kciuka w górę i klikniesz w czerwony przycisk, twoja kolejna wyprawa zakończy się pełnym sukcesem. Więc zapraszam i pozdrawiam. Ale lińsko. Ale zobaczcie, niesamowite. Piękne. Ekstra. Miarkę? No, poproszę. Idę po miarkę. Siedem? 47. 47 centymetrów. Prosiak. Super. Dobra. Szybkie zdjęcie i do wody. To jest tyle drobnicy tej płoci. Ale tak założę sobie 2-3 ziarenka kukurydzy, to i tak te małe płotki dziubią, aż w końcu zostaje jakiś flaczek jeden. No a takiego flaczka jednego, małego, no to co weźmy, jak nie mała płoteczka. I tak to działa. Teraz założyłem na dwie takie większe frakcje kukurydzy. Takie twardsze wybrałem. Więc zobaczymy, czy coś to zmieni. Chociaż jakiś krąpik większy, jak na początku. I cyk. I od razu człowiek uśmiechnięty, zmotywowany. I rybka. Chyba największa moja dzisiaj. Aj, aj, aj. Co tam masz? A. Mogłeś pokazać. Dzięki. Kajtuś. Trzy kukurydzy. I dalej nie można ich się pozbyć. Chuj. A się wystraszyłem. Ta. Co nam za karp? Na truskawkę. O kurde. O, karpisz.
poszukać. Czekaj, niech on się wyszaleje, on dopiero tutaj przy brzegu zaczął walczyć. Test podbieraka. O. Ale karpio. Do wody. Bajka. Elegancko. Jak zadowolony. Tego karpia z przyjemnością kliknę jako 18. Piękna sprawa. Po całym dniu jestem tak wykończony. Kolana mnie bolą. Nogi mnie bolą. Plecy mnie nie bolą. Czy wypad zaliczam do udanych? I tak, i nie. Jak na cały dzień? Nie. Ale że coś brało, nie wróciłem do kiju. No to tak. No i mamy kolejną rybkę. Tym razem na ananasa. Ta. Mniejszy. Chyba. Na ananasa teraz wyjechał. No to co chwilę zmieniłem. Mni? Ale mam teraz rekompensatę za te płoteczki. Karpik mniejszy. Dobra, chodź. Chodź, 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 chodź. Jeszcze trochę. Chodź, 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 chodź. Pięknie. Dziękuję. Kurde, też ciężki. O, ten jakiś wychodzony. Kolego. Ładny, jeszcze się troszę. Pokaż go tutaj. Elegancki karpik. Śliczny. Chudy, ale śliczny. Żegnamy pana. Pa. Jak garbiasz. Cyk. Po 20 dobijemy? Raczej nie. Spakowani, kompan również, na dwa razy. No, stanowisko czyściutko, posprzątane.